witam wszystkich na uroczystościach upamiętniających 70. rocznicę śmierci generała Augusta Emila Tudorpa pseudonim Niemcy, komendanta kierowniczka dywersji KDW Armii Krajowej i dowódcy organizacji Niemcy. Witam przedstawicieli samorządu, witam przedstawicieli jednostki wojskowej NIL, środowisk kombatanckich, młodzieży i wszystkich zebranych. Dzisiejsze uroczystości odbywają się równolegle w Warszawie i w Krakowie. W Warszawie, tam gdzie w więzieniu na Mokotowie w sposób tragiczny zakończyło się życie generała Emila Tudorpa Nila, i w Krakowie, gdzie jego droga życiowa się rozpoczęła. Za chwilę złożymy kwiaty pod tablicą upamiętniającą miejsce urodzin i również pierwszych lat życia generała Tudorpa. A później przejdziemy do szkoły numer 3 przy ulicy Topolowej, gdzie odbędzie się dalsza część uroczystości. A teraz bardzo poproszę ojca Pająka o poprowadzenie modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Wszechmogący Wieczny Boże i Dobry Boże, w pierwszym rzędzie dziękujemy Ci, że to nasze niebo polskie jest nieustannie ubogacane wspaniałymi Polakami, ludźmi, bohaterami i świętymi. I również dzisiaj, gdy stajemy pod tablicą Emila Tudorpa, dziękujemy właśnie za tego człowieka, krakowianina. To jest nasz, można powiedzieć, człowiek, który tu się urodził, tu się kształcił w pierwszych latach i tu się właśnie uczył na wielkiego człowieka, na wielkiego bohatera. Ale równocześnie prosimy Cię, Panie Boże, by takich ludzi nam nie brakowało, by młodzież, która tu jest, aby ta młodzież brała wzór z takich ludzi, którzy mają zawsze na uwadze najwyższe wartości: Bóg, honor, ojczyzna. A Jezus powiedział, że kto traci swoje życie z mego powodu i z tych najwyższych wartości, zyska je. Natomiast kto troszczy się tylko o własne życie, ten nie utraci. Emil Tudorp, ten jeden z największych Polaków XX wieku, on swoje życie stracił, ale zyskał, bo żyje w naszej pamięci i będzie żył i oby żył do końca istnienia świata, bo Polska tak długo będzie istnieć, jak długo będzie istniał świat. Tak myślimy. Dlatego dzisiaj właśnie dziękujemy Bogu i prosimy właśnie o takich wspaniałych Polaków jak on. Niech Pan da mu radość nieba za stracenie życia, abyśmy my mogli żyć. I niech nam da jak najwięcej takich wspaniałych Polaków. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, tyś królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie. A świętość wiecznie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Dziękujemy bardzo. Teraz przystąpimy do składania kwiatów.
jako August jako mały chłopiec, czyli taki 7, 8, 9 i 10-latek, przez 4 lata, bo wtedy była 4-letnia szkoła podstawowa, chodził do szkoły podstawowej numer 3, a później stał się wielkim Polakiem, który jest zasłużony dla naszego narodu. A dzisiejszy dzień jest szczególny, bo dzisiaj jest 70. rocznica śmierci, czyli w tym dniu 24 lutego 1953 roku wyrok został wykonany na polskim bohaterze, który całe życie poświęcił ojczyźnie. I ta data jeszcze tak podwójnie teraz się zrobiła symboliczna, bo dzisiaj też obchodzimy pierwszą rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę, i też 24 lutego. Także w historii czasami te niektóre daty tak się właśnie nakładają. Także myślę, że tutaj warto o tym pamiętać i powinniśmy zawsze Siedemdziesiątą rocznicą śmierci generała Augusta Emila Hilda-Pionila. 70 lat temu wyrok został wykonany, kilka lat później został zrehabilitowany, no ale cóż z tego, prawda? Śmierć zdążył już ponieść za ojczyznę. Za chwilę Państwa oczywiście serdecznie witam wszystkich, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na dzisiejszej uroczystości. Przedstawiciela tutaj Małopolskiego Kuratorium Oświaty panią wizytator Ewę Włodarczyk. Również dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie pana Michała Winklera. Również przedstawicieli tutaj Rady Dzielnicy, którzy w imieniu pani przewodniczącej też nas zaszczycili. Proszę się pokazać, bo pana tutaj proszę brawa, ładnie przywitać. Witam serdecznie oczywiście wszystkie przedstawicieli środowisk kombatanckich, Wojska Polskiego, którzy nadali rangę tej naszej uroczystości, również ojca Kapucyna, który też tutaj zawsze jest z nami obecny na tych naszych uroczystościach od momentu, kiedy odsłoniliśmy i poświęciliśmy tutaj tą tablicę poświęconą byłemu uczniowi naszej szkoły. Bardzo również witam młodzież, też przedstawicieli innych szkół z terenu dzielnicy drugiej, którzy brali udział w konkursie poświęconym naszemu bohaterowi. Myślę, że są uczniowie ze szkoły podstawowej 38, 39, no a może też są z przedszkola 119, bo też brali udział w konkursie, więc też malusińscy tacy mali nasi przyszli obywatele, którzy będą służyć ojczyźnie. Można szkoły wprowadzić. Do hymnu. Yeah.
Spotkaliśmy się dzisiaj, bo dokładnie 70 lat temu, 24 lutego 1953 roku w więzieniu Warszawa-Mokotów przy ulicy Rakowieckiej został wykonany wyrok śmierci na jednym z najbardziej zasłużonych żołnierzy Rzeczpospolitej i podziemia niepodległościowego, generale Auguście Emilu Wildorfie, pseudonim Mil. Pełnił on funkcję generała Brygady Wojska Polskiego. Był organizatorem, dowódcą wtedy Armii Krajowej, zastępcą komendanta głównego AK, dowódcą organizacji NIE, czyli Niepodległość, walczącej z sowiecką okupacją Polski. Wyrok na generale wykonano po haniebnym, sfałszowanym procesie, a jego rehabilitacji dokonano pośmiertnie dopiero w 1989 roku, zapisując znamienne zdanie: zarzuconej mu zbrodni nie popełnił. W roku 2006 August Wildorf Mil został pośmiertnie odznaczony kawalerem Orderu Orła Białego. Już ta krótka notka o generale wystarczająco uzasadnia fakt, iż co roku przypominamy tego niezwykłego człowieka, który swoją życiową postawą, niezłomnością i hartem ducha zasłużył na miano bohatera. Ale jest jeszcze jeden istotny powód. Otóż jest to postać, która wywodzi się z naszego miasta, z naszej dzielnicy. Jako dziecko mały Emil, bo tak nazywali go domownicy, mieszkał dwa kroki stąd, bo przy ulicy Lubicz. Biegał po tych samych ulicach, które tak dobrze znamy. Uczęszczał do tej samej szkoły. A gdy opuścił jej mury, jego niezwykłe losy nierozerwalnie splotły się z najdramatyczniejszymi i najważniejszymi chwilami w najnowszej historii Polski. Zapraszamy na krótki program przypominający postać generała Wildorfa Mila, któremu poświęcona jest dzisiejsza ojczyzna. Moja ojczyzna, moja Polska, moja ojczyzna to mój dom, którego strzeże ojciec, matka i wiara od lat. Solidne wykształcenie. Emil nie był jednak prymusem. W latach 1901-1905 uczęszczał do czteroklasowej szkoły podstawowej nr 3 w Krakowie. W nauce przeszkadzała mu fascynacja galicyjskim ruchem paramilitarnym rozwijającym się pod koniec pierwszej dekady XX wieku. Nastoletni Emil zetknął się z rodzącymi się w Krakowie drużynami skautowskimi i strzeleckimi. W wieku 17 lat wstąpił w szeregi Towarzystwa Strzelec,
założonego z inicjatywy Józefa Piłsudskiego. Po wybuchu I wojny światowej 6 sierpnia 1914 roku zgłosił się na ochotnika do formowanej 1 Brygady Legionów. Wraz z nią wyruszył na front rosyjski, gdzie służył w ręce zastępcy dowódcy plutonu piechoty. Fildorf uczestniczył we wszystkich kolejnych bitwach Legionów Polskich. Zdobywał w tym czasie kolejne stopnie wojskowe, a w 1917 roku ukończył niższą szkołę oficerską. Wyróżniał się także jako żołnierz i dowódca za postawę podczas bitwy pod Kulewiczami w sierpniu 1916 roku. Został później odznaczony orderem Virtuti Militari 5 klasy. Na charakter młodego legionisty wielki wpływ wywarła postać dowódcy 1 brygady. Jak wspomniała jego żona, drugie miejsce w jego sercu po Polsce zajął komendant Piłsudski. On, wódz, prowadził ich drogą, która na pewno była słuszna, choć nieraz jeszcze ciężka. We wrześniu 1918 roku starszy sierżant August Emil Fildorf powraca z frontu do rodzinnego Krakowa. 31 października bierze udział w wyzwoleniu miasta spod władzy austriackiej, a następnie uczestniczy w dalszych działaniach walki z tego o wolność Wojska Polskiego. W latach 1919-1920 Fildorf uczestniczy w kampanii wileńskiej po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej. W ręce dowódcy kompanii bierze udział m.in. w wyprawie kijowskiej i w bitwie białostockiej. Dywizja Fildorfa odegrała kluczową rolę w trakcie decydującej o losach bitwy warszawskiej ofensywy z Nadwieprza. Jego udział w wojnie z Rosją Sowiecką odnotowany został przez stalinowskich oprawców z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. W akcie oskarżenia z listopada 1950 roku twierdzili: wrogość swą do ruchu lewicowego i Związku Radzieckiego Fildorf August wykazał się już w latach 1920, podczas których będąc w stopniu porucznika jako dowódca kompanii 1 Pułku Legionów Polskich brał czynny udział w Marszu Piłsudskiego na ZSRR i za szczególne wyróżnienie się w walkach został 4-krotnie odznaczony Krzyżem Walecznym oraz awansowany do stopnia kapitana. Z tego okresu pochodzą zachowane opinie przełożonych oceniające służby młodego oficera. Umie żyć z żołnierzami, wychować ich w zamiłowaniu dyscypliny i porządku. Bardzo lubiany przez swoich podkomendnych, spokojny, taktowny, pracowity. Ogólna ocena nadzwyczajny. 18 października 1919 roku, wykorzystując krótki urlop, podporucznik August Emil Fildorf wziął ślub z Janiną Kobylińską, poznaną kilka miesięcy wcześniej w jednym z wileńskich teatrów. Ich związek przetrwał do śmierci generała. 18 października 1919 roku w toczonych działaniach wojennych osiedla się w Wilnie. Pełnił tam służbę w 1 Pułku Piechoty Legionów. Był uwielbiany przez podwładnych za wyrozumiałość i tolerancję. W wolnych chwilach oddawał się dwóm pasjom: majsterkowaniu i filatelistyce. Winnie na świat przyszły jego dwie córki, Krystyna i Maria. Kiedy we wrześniu 1939 roku hitlerowskie Niemcy wkroczyły do Polski, brał udział w kampanii wrześniowej. Gdy dowiaduje się o sowieckiej agresji na Polskę, decyduje się wraz z towarzyszącymi mu oficerami na zrzucenie mundurów i dotarcie do Krakowa w celu zdobycia kontaktów z tworzącą się konspiracją. Po upadku kampanii wrześniowej Fildorf podejmuje decyzję o przedarciu się do Francji i wstąpieniu do odtwarzanej tam armii. W 1940 roku z Londynu wyrusza z misją kurierską do Polski jako emisariusz rządu i wodza naczelnego do kraju. Jego trasa wiodła przez Afrykę Południową, Kair oraz Węgry. Po przybyciu do Polski przez przeszło 2 lata pełni obowiązki sztabowe w Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej i jest komendantem ZWZ w Białymstoku. Czołem dla konspiracyjnej kariery pułkownik Fildorf było nominowanie go w styczniu 1943 roku na dowództwie kierownictwa dywersji kryptonim Kedyw.
Fildorf do swoich oficjalnych pseudonimów dodał wówczas nowy – Nil. Na pamiątkę długiej podróży z Wielkiej Brytanii do Polski latem 1940 roku. W ciągu niemal 2 lat działania Kedyw pod dowództwem Nila przeprowadził 1200 akcji dywersyjnych. Od niszczenia niemieckich obiektów wojskowych po wykonywanie wyroku śmierci na szczególnie brutalnych funkcjonariuszach, gestapo i donosiciela. Najgłośniejszą akcją Kedywu było wykonanie wyroku śmierci na szefie SS i policji dystryktu warszawskiego, generale Francu Kuczerze. Akcja, której celem była likwidacja Franca Kuczery, szefa policji i SS w generalnej guberni, rozpoczęła się 1 lutego 1944 roku o godzinie 9.07 i trwała mniej więcej 100 sekund. Gdy Kuczera, zwany Katem Warszawy, wsiadł przed swoim domem w Alei Róż 2 do samochodu Opel Admiral, stojąca w Alejach Ujazdowskich Maria Stypułkowska-Chojecka, pseudonim Kama, zdjęła płaszcz i przewiesiła go przez ramię. Samochód z Kuczerą skręcił w Aleje Ujazdowskie i wtedy przeszła przed nim Elżbieta Dziębowska, pseudonim Dewaitis, czekająca naprzeciwko ulicy Chopina. Widząca to Anna Rewska-Szarzyńska, pseudonim Hanka, poinformowała stojącego na rogu alei z ulicą Piusa 11 dowódcę akcji Bronisława Pietraszewicza, pseudonim Lot, że Kuczera nadjeżdża. Lot zdjął kapelusz i na ten znak z ulicy Piusa 11 w aleję wjechał samochód prowadzony przez Michała Isajewicza, pseudonim Miś. Przed siedzibą Kuczery, Aleje Ujazdowskie 23, Miś doprowadził do zderzenia z limuzyną dygnitarza. Do samochodu błyskawicznie doskoczył Lot i zaczął strzelać z pistoletu maszynowego do pasażerów. Z przystanku tramwajowego dobiegł drugi wykonawca wyroku, Zdzisław Poradzki, pseudonim Kruszynka, który strzelał do kierowcy oraz Kuczery. Miś wyskoczył z auta i razem z Kruszynką wywlekli Kuczerę z samochodu. Miś dobił go jeszcze strzałem z pistoletu. Nie znaleźli w mundurze jego dokumentów, zabrali więc tylko broń oraz teczkę. Po 70 latach od akcji, Kama wspomina, że nie wszystko szło zgodnie z planem. Wraz z Dewaitis miały pójść ulicą Chopina w kierunku Mokotowskiej. Elżbieta Dziębowska miała schować się w bramie w ulicy Chopina, ale stanęła na rogu. Gdy ruszyła akcja, Kama zobaczyła dwóch Niemców, którzy składali się do strzału w kierunku powstańców oraz Dewaitis. Krzyknęła do niej, a tamta odpowiedziała po niemiecku. A że była tego dnia odpowiednio ubrana i w makijażu, Niemcy wzięli ją za swoją. Dziewczynki schowały się w bramie, żołnierze się nimi nie interesowali. Odeszły, gdy ucichły strzały. Skoczyły do tramwaju i odjechały. I dopiero w nim Kama pierwszy raz odezwała się po polsku, po akcji. Powiedziała, ale będzie hałas. Zbliżający się do granic II RP Armii Czerwonej, pułkownik Fildorf otrzymał od nowego dowódcy AK, generała Tadeusza Komorowskiego-Bora, polecenie stworzenia organizacji Niepodległość pod kryptonimem NIE. Jego dotychczasowe zasługi zostają także docenione przez dowództwo. We wrześniu 1944 roku generał Sosnkowski awansuje go do stopnia generała brygady za wybitną postawę i gotowość podjęcia najcięższych zadań. Organizację nowej struktury konspiracyjnej, nie skierowanej przeciw okupacji sowieckiej, pokrzyżowało przypadkowe aresztowania Fildorfa w marcu 1945 roku pod okupacyjnym nazwiskiem Walenty Gdanicki. Nil nie został jednak rozpoznany jako dowódca organizacji, o której istnieniu Sowieci wiedzieli już od kilku miesięcy, którego usilnie poszukiwali. Przy Nilu znaleziono niewielką ilość dolarów i kawy, co było wystarczające do postawienia mu zarzutu spekulacji. Nie udało się na czas przygotować akcji odbicia generała z więzienia i Fildorf wraz z 2000 innych więźniów znalazł się w transporcie do obozów pracy na Uralu. Tysiące kilometrów na wschód wnosił koszmar sowieckiego łagru. W skrajnie trudnych warunkach syberyjskich pracował przy wyrębie tajgi. Zaledwie kilku współwięźniów znało jego prawdziwą tożsamość, ponurą rzeczywistość łagru. Próbował Fildorf rozjaśnić opowieściami o akcjach dywersyjnych prowadzących przez Kedyw. Wreszcie jesienią 1947 roku wrócił do Polski. Wkrótce zamieszkał w Łodzi. W odpowiedzi na ogłoszoną w 1947 roku amnestię
Ujawnił się w lutym 1948 roku. Pan Bogito postanowił wrócić na kamienne łono ojczyzny. Decyzja jest dramatyczna. Pożałuje jej gorzko. A zatem wraca. Widzi już granice, zaorane pole, mordercze wieże strzelnicze, gęste zarośla drutu. Bezszelestne drzwi pancerne zamykają się wolno za nim. Już jest sam w starciu wszystkich nieszczęść. Więc po co wraca? Po co wraca? Do wody dzieciństwa, do splątanych korzeni, do uślizgu pamięci, do ręki, twarzy, spalonych do tak czasu. Może pan Kogito wraca, żeby dać odpowiedź na potrzeby strachu, na szczęście niemożliwe, na uderzenie znienacka, na podstępne pytanie. 5 listopada 1950 roku generał Fildorf Nil został aresztowany pod zarzutem wydawania rozkazów likwidowania przez AK partyzantów radzieckich i obywateli narodowości żydowskiej. Niemal natychmiast przewieziono go do aresztu na ulicy Rakowickiej w Warszawie. Śledztwu przewozili znany z sadyzmu wobec oskarżonych pułkownik MBP, czyli Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Józef Światło oraz stalinowska prokurator Helena Wolińska. Generał Fildorf konsekwentnie zaprzeczał wszelkim stawianym mu zarzutom. Prokuratorzy i funkcjonariusze MBP torturami, a także nieprawdziwą informacją o aresztowaniu jego żony i dzieci próbowali złamać Nila. To się jednak nie udało. Towarzysze Nila z celi Mokotowskiego aresztu wspominali jego postawę w ostatnich miesiącach życia. Bywały dni, kiedy na podstawie swojej absolutnej niewinności w stosunku do stawianych zarzutów generał Nil przewidywał swoje uwolnienie, wszak mimo wszystko znajdował się wśród Polaków, którzy znali jego prawdziwą, nieskalibelną, bohaterską działalność okupacyjną. Następowały jednak i ciężkie chwile, kiedy popadał w wątpliwość i bezsilność wobec metod stosowanego fałszu, zakłamania i przeinaczenia faktów. Gnębiły go po twarze zarzuty druzgocące, jego honor żołnierski, nade wszystko bezsilność. W trakcie śledztwa obrońca z urzędu Jerzy Meri zwrócił się do jego żony. Pani mąż to człowiek ze stali. Nie okazuje ani skruchy, ani żalu. Szkoda, że nie jest po naszej stronie. 16 kwietnia 1952 roku po trwającej 8 godzin rozprawie zapadł wyrok skazujący generała Fildorfa na śmierć. W kolejnych miesiącach składane przez niego wnioski o rewizję sprawy i prośby rodziny o złagodzenie wyroku zostały odrzucone przez komunistyczne władze. Sam generał podczas widzenia z żoną 3 lutego 1953 roku stanowczo zabronił składania wniosków o ułaskawienie. Zgodnie z jego przekonaniem został skazany na karę śmierci za odmowę podjęcia współpracy z komunistycznymi służbami. 24 lutego 1953 roku wykonano wyrok. Relacja w tych chwilach pozostawił komunistyczny prokurator Witold Gattner. Byłem zdenerwowany, napięty. Czułem, że trzęsą mi się nogi. Skazany patrzył mi cały czas w oczy. Stał wyprostowany. Nikt go nie podtrzymywał. Po odczytaniu dokumentów zapytałem skazanego, czy ma jakieś życzenie. Na to odpowiedział: proszę powiadomić rodzinę. Oświadczyłem, że rodzina będzie powiadomiona. Zapytałem ponownie, czy ma jeszcze jakieś życzenia. Odpowiedział, że nie. Wówczas powiedziałem, zarządzam wykonanie wyroku. Kat i jeden ze strażników zbliżyli się. Postawę skazanego określiłbym jako godną. Sprawiał wrażenie bardzo twardego człowieka. Można było wprost podziwiać opanowanie w obliczu tak dramatycznego wydarzenia. Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń skruchniała, wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń
duszy bohatera. Miejcie odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu prymyska, lecz te, co wiecznie z podniesioną głową, nie da się zepchnąć swego stanowiska. Miejcie odwagę, nie tę tkwiącą szałę, która na ośle leci bez oręża, lecz te, co sama jest zdobytym wałem, przeciwne losy stanowczością zwycięża. Lecz te, co sama jest zdobytym wałem, przeciwne losy stanowczością zwycięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią, przestańmy ciągłym lamentem się poić, kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężą się stoi w milczeniu się zbroić, kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężą się stoi w milczeniu się zbroić. Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje i grzechom wyrwać ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. W lipcu 1958 roku Generalna Prokuratura postanowiła umorzyć śledztwo w jego sprawie z powodu braku dowodów winy. W roku 1972 na symbolicznym grobie generała Emila Pigorfa, znajdującym się na cmentarzu wojskowym w Warszawie, postawiono pomnik. W 1989 roku nie został zrehabilitowany. Winni jego zbrodniczej śmierci nigdy nie zostali ukarani. 30 lipca 2006 roku prezydent Polski Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie generała Augusta Emila Pildorfa najwyższym polskim odznaczeniem państwowym nadawanym najwybitniejszym Polakom za znamienne zasługi cywilne i wojskowe dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej orderem Orła Białego. I tak zamyka się historia bohatera, którego całe życie było walką o wolną i niepodległą ojczyznę. Człowieka niezłomnego, honorowego, odważnego i bezkompromisowego. Zakończył swoją misję z powodzeniem, choć zapłacił za to najwyższą cenę. Teraz pozostaje nam jedynie pamięć o nim. My, młode pokolenie, jesteśmy mu ją winni. Pamięć o generale Augustie Pildorfie Emilu, który jako młody chłopak tworzył kiedyś społeczność naszej szkoły. Niech to także będzie pamięć o wszystkich znanych z imienia i bezimiennych bohaterach przez dziesięciolecia walczących z poświęceniem i determinacją o to, byśmy mogli żyć, uczyć się i pracować w wolnym, bezpiecznym, demokratycznym kraju. Jasny kwiaty, gdzie są kwiaty z tamtych lat? Czas zaparł ślad. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Każda z dziewcząt wzięła kwiat. Kto
tobie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Jak te kwiaty, gdzie dziewczęta z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Za chłopcami poszły w świat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Są chłopcy z tamtych lat, dzielne chłopcy. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Na żołnierski poszli szlak. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie żołnierzy naszych lat, tych sprzed laty? Gdzie żołnierzy naszych lat, czas zatarł ślad? Gdzie żołnierze z tamtych lat? Tam, gdzie w polu krzyża zna, kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie mogiły z dawnych lat, tam, gdzie kwiaty, gdzie mogiły z dawnych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty posiał wiatr. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Więc pierwsza rzecz, tak jak słyszeliśmy, no to był chłopak stąd. Biegał tutaj po posadzkiej, topolowej, z reguły jako przywódca grupy swoich rówieśników. Chodził tutaj do szkoły, ale też chodził do innych szkół. Tych szkół było parę, bo Fildor był takim trochę urbisem. Energia go rozpierała. Ale tutaj też, przy ulicy Lubicz, trafił do rodziny, do domu, w którym pokazano mu historię Polski, pokazano mu kulturę Polski. Pokazano mu, co jest naprawdę ważne. I od tego momentu ta wielka energia, która rozpierała Nila, wtedy jeszcze po prostu Emila Augusta, została wykorzystana w tym jednym kierunku, żeby robić wszystko, co się da dla sprawy Polski, dla odzyskania przez Polskę niepodległości. Stąd Związek Strzelecki, stąd Legiony, później POW, później Wojsko Polskie już odrodzonej Rzeczpospolitej. Słyszeliśmy przed chwilą, że Fildorf urodził się w 1895 roku. W tym samym roku urodził się Stefan Grodrowecki. W tym samym roku urodził się Tadeusz Burkomorowski. Rok wcześniej zaledwie Michał Karaszewicz-Tokarzewski, chwilę później Leopold Okulicki-Niedźwiadek. Większość z nich widzieliśmy na tej prezentacji. Wyjątkowe pokolenie, które dało wielu ważnych ludzi. I to pokolenie miało dwa wielkie doświadczenia. Doświadczenie wielkiego zwycięstwa i doświadczenie wielkiej klęski. Wielkiego zwycięstwa, bo to im dane było osiągnąć ten cel, o który walczyły pokolenia Polaków. To pokolenie po 123 latach zaborów odzyskało niepodległość. Do tego się szykowali i to zrobili. Zrealizowali marzenia swoich ojców i dziadów. Wielka radość, wielki triumf. A potem jeszcze, kiedy bolszewicy napadają na Polskę, to są w stanie tę odrodzoną Rzeczpospolitą przed tym najazdem obronić. Wielkie zwycięstwo, wielka radość, wielki triumf, a później dwie dekady życia w wolnej Polsce, które poświęcają na to, żeby zbudować siłę tej Polski, żeby ją przygotować do
odparcia ewentualnych kolejnych późniejszych ataków. Ale niestety w 1939 roku przychodzi wielka klęska. Polska, jak widzieliśmy, zaatakowana z dwóch stron przez Niemców i Sowietów, osamotniona przez aliantów, nie jest w stanie się obronić. Traci niepodległość. 5 lat strasznej wojny, a potem kolejna klęska, może jeszcze bardziej dotkliwa, bo pozbawiająca nadziei. Bo wojna się kończy, a nie ma wolnej Polski. Nie ma niepodległości. Cały świat świętuje, my nie świętujemy. Bo zamiast okupacji niemieckiej mamy teraz dominację sowiecką i rządy przysłanych ze wschodu aparatczyków. I przedstawiciele tego pokolenia nie załamują rąk. Choć nadzieje z czasem stają się coraz mniejsze, cały czas walczą. Tak jak Emil Fildorf, który w 1939 najpierw, choć nie młody, już przedziela się gdzieś przez Tatry, przez Czechy, Węgry, Słowację, Węgry, żeby dotrzeć do polskiego wojska. Potem we Francji, potem jeszcze dłuższą drogą przez Afrykę i nad tym Nilem wraca do Polski, żeby tutaj walczyć w podziemnej armii. I w tej podziemnej armii staje się jedną z naprawdę najważniejszych osób. Jako szef kierownictwa dywersji, KEDYW-u. To jest struktura odpowiedzialna za walkę bieżącą. Za działania bezpośrednio w tym momencie wymierzane przeciwko Niemcom. To jest elita Armii Krajowej. To są ci, którzy mają później być elitą wojsk powstańczych, bo na powstanie wszyscy czekają. A potem Fildorf dostaje zadanie może jeszcze trudniejsze, żeby stworzyć organizację na wypadek kolejnej, tym razem już sowieckiej okupacji. Ta organizacja przyjmie nazwę NIE, jak niepodległość, ale to NIE możemy też rozumieć jako wyraz sprzeciwu wobec tego losu, który Polsce wyznaczyła historia. Nie odegra ta organizacja swojej roli, niestety. Między innymi z powodu tego przypadkowego aresztowania generała Fildorfa. Nie zostanie rozpoznany i będzie się tak dobrze maskował, że nawet kiedy siedział w pierwszym obozie w Rembertowie, to towarzysze w celi się trochę zżymali, czyli w tym obozie się zżymali, że sami tu są patrioci, a z nimi taki drobny handlarz, który tylko pilnuje swojego interesu. Nawet przed współwięźniami udało mu się tą przybraną tożsamość handlarza dolarami, kawą, papierosami utrzymać. Z czasem dopiero poznali współwięźniowie jego cechy osobiste, jego wysokie wartości moralne. Niektórzy tylko dowiedzieli się, kim tak naprawdę był. Kiedy uczył się w tej szkole, to słuchał, tak samo jak na ulicy Lubicz u profesora Bujwida, słuchał o losach powstańców styczniowych. Pewnie czytał tutaj, a może nawet uczył się na pamięć, może nawet deklamował takie słowa z jednego ze znanych wierszy o rosyjskim carze. Zmarszczu brwi i kibitek tysiące wnet leci. Tym samym szlakiem. Już nie kibitką, a bydlęcym wagonem pojechał Fildorf z kolejnymi Polakami, patriotami na wschód, aż na Ural. I tam człowiek już starszawy pracuje przy wyrębie lasów, lesoluby, przy morderczej pracy, w morderczych warunkach. I tam, jak poświadczają wszyscy, którzy z nim byli, zachowuje absolutnie no niezłomną postawę, nie da się tego powiedzieć inaczej. Gdy inni tracili nadzieję, gdy inni tracili siły, on je zachowywał i umiał swoich towarzyszy podtrzymać. Dwa lata katorgi. Kiedy wraca po 2 latach do kraju, nie podejmuje już żadnej działalności konspiracyjnej. Zresztą konspiracja jest w tym czasie już w okresie schyłkowym. Wraca do rodziny, do żony, do córek. Próbuje odratować zdrowie, chce żyć po prostu. Ale też nie chce żyć w ukryciu. Nie chce żyć potajemnie, nie chce żyć w strachu. I chce też żyć pod swoim nazwiskiem. Chce mieć prawo do tego, żeby być dumnym ze swojego nazwiska. Z tego, co zrobił, bo wie, że wszystko, co robił, było dobre. Dlatego decyduje się ujawnić po kolejnej amnestii. Mówi, kim jest. Liczy na to, że będzie mógł spokojnie żyć. Nie jest mu to dane. Zostaje aresztowany. Zostaje aresztowany, choć w tym czasie nic przeciwko komunistycznej władzy nie robił. Ale to warto zapamiętać, że dyktatury, że państwa totalitarne każą nie tylko tych, którzy coś przeciwko nim robią, ale każą na zapas, prewencyjnie, na wszelki wypadek, tych, którzy ewentualnie mogliby kiedyś coś przeciwko nim zrobić.
Dlatego Fildorf zostaje zatrzymany, a później próbują go jeszcze zmusić do tego, żeby wziął udział w prowokacji. Żeby wziął udział w sfingowanej akcji, która miała zachęcać ukrywających się wciąż jeszcze byłych akowców działaczy podziemia do tego, żeby się ujawnili, czy żeby podjęli działalność, która mogła na nich sprowadzić represję. Gdyby Emil Fildorf się na to zgodził, pewnie zachowałby życie, a straciłby honor. Postanowił zachować honor. Strasznie się na nim zemścili komuniści. Został skazany na karę śmierci z dekretu o wymiarze kary dla zbrodniarzy hitlerowskich, faszystowskich i dla zdrajców narodu. Legenda Armii Krajowej. Niewielu byśmy znaleźli takich, którzy mogliby powiedzieć, że bardziej walczyli z Niemcami w czasie wojny w Polsce niż Emil Fildorf. I on zostaje skazany tak, jak zbrodniarze wojenni niemieccy. Z jednym z oficerów niemieckich SS-manów zostaje osadzony w celi. I w końcu 70 lat temu zostaje stracony i to przez powieszenie, jak zdrajca, nie jak żołnierz. Więc zemszczono się na nim w sposób straszny, zemszczono się na jego ciele, chowając gdzieś w sposób potajemny na jego pamięci. Wielka tragedia, wielka niesprawiedliwość dziejowa, która spotkała tego człowieka. Mamy nadzieję wielką, że my nigdy nie będziemy postawieni w takich sytuacjach, tak dramatycznych, tak okrutnych, w jakich był postawiony generał Emil Fildorf. Ale mamy też wielką nadzieję, że kiedy przyjdzie nam jeszcze w naszym życiu, w waszym życiu, dokonywać trudnych wyborów, a nawet w warunkach pokojowych zawsze takie trudne wybory stają przed człowiekiem, to mamy nadzieję, że tak jak Emil Fildorf nie będziemy potrafili nie wybierać tego, co najprostsze, co najwygodniejsze, ale to, czego wymagają od nas te pojęcia, które dla generała Nila były pojęciami prawdziwymi, a nie jakimiś frazesami. Uczciwość, honor, patriotyzm. Dziękuję.